Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki wydawnictwa HarperKids Bractwo Zagrożonych. Jest to lektura dla zdecydowanie starszych czytelników. Myślę, że powyżej 9 roku życia to będzie dobry wiek. I z tyłu możemy przeczytać w opisie książki "Najwyższy czas, by zwierzęta wzięły swój los we własne łapy". Niewinne zwierzęta mają kłopot. Temperatura rośnie, poziom wód się podnosi, ich pokarm znika. Ktoś musi wkroczyć i uratować te istoty walczące o przetrwanie. Ktoś musi zapobiec globalnej katastrofie. Tym kimś jest Bractwo Zaginionych. W skład tego bractwa będzie wchodzić jeden super silny niedźwiedź polarny, jeden łuskowiec z talentem technicznym, jeden wyjątkowo sarkastyczny narwal i orangutan z wielkim marzeniem. W książce nie ma zbyt wiele ilustracji, ale zdarzają się raz po raz. I może najpierw Wam je pokażę. W takim właśnie klimacie mamy tutaj gdzieniegdzie ilustracje. Historia, opowieść zaczyna się, można powiedzieć, trochę smutno, ponieważ mamy tutaj dwa niedźwiedzie polarne na początku, Nukilik oraz jej mamę. I Nukilik nie jest małym niedźwiedziem, już tak właściwie to sama by sobie już poradziła i najwyższy czas byłoby, ażeby odłączyła się od mamy. Ale one utknęły na lodowej krze, która oderwała się od lądu, no i dryfowały na tej krze. Były niesamowicie wygłodzone, no i siedziały na tej krze, bo mama nie chciała się zgodzić na to, żeby zeszły, żeby przepłynęły. No i tak dryfowały, aż na ich lodzie, na ich krze przysiadł maskonur i powiedział im, że one płyną na południe, że będzie się robić coraz cieplej, że powinny natychmiast zejść z tej kry, ruszyć na ląd. I niedźwiedzie to właśnie zrobiły. Tutaj jeszcze w międzyczasie będą obserwować ogromny statek z ludźmi na pokładzie. Później, jak one już będą płynąć, okaże się, że ten statek doprowadzi do tragedii, ponieważ mama Nukilik nie wypłynie razem z nią na ląd. My tutaj nie dowiemy się jeszcze na początku tak dosłownie, co się stało z jej mamą, ale Nukilik sama już tutaj będzie mówiła, że czuje, że dusza mamy opuściła jej ciało, patrzy teraz na nią z góry, chociaż ona oczywiście nie chce tego przyjąć do wiadomości i będzie myślała, że mama wyszła w innym miejscu po prostu na ląd. Nukilik, wygłodzona, niesamowicie wyczerpana, wyszła na ten ląd z tej wody i trafiła na osadę ludzi. Poszła tam, zjadła ich zapasy, jak się później okazuje, masło orzechowe też im wyjadała. Utknęła jej tam łapa i tak zaczęła się jej konfrontacja z ludźmi. Bo niestety Nukilik zjadła też lekarstwa, jakie ludzie tam mieli w tej swojej osadzie. No i przez to musieli ją uśpić, musieli jej pomóc po prostu, bo nie byłaby w stanie przetrwać, nie byłaby w stanie przeżyć z tak ogromną masą lekarstw w żołądku, które zresztą zaczynały już tutaj jakiś wpływ na nią mieć. Nukilik bardzo źle się czuła. No i tak to się wszystko zaczęło. Ona później trafiła do niewoli, właściwie do miejsca, gdzie dochodziła do siebie, gdzie ją leczyli, gdzie jej pomagali. Poznała tam narwala i od tego to się wszystko właśnie zaczęło. Nie będę Wam zdradzać, co było dalej, jak poznali się z orangutanem, z łuskowcem. Wszystko tutaj macie napisane, o tym wszystkim przeczytacie. Nasze Bractwo Zagrożonych bardzo dużo tutaj w tej książce zrobi dla ochrony tych różnych gatunków zwierząt. Przeczytajcie koniecznie książkę. Porusza ona ważny temat.
temat ocieplenia klimatu i tego, jaki to ma tragiczny wpływ na życie zwierząt, które żyją, które mieszkają chociażby właśnie w tych lodowatych, arktycznych oceanach, morzach. Koniecznie przeczytajcie książkę, aby się dowiedzieć, co było dalej, jak to się dalej wszystko potoczy, jak to się skończy. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam Was bardzo serdecznie, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.